nie chodził ojciec na boisko za mnie, także tyle. No nie da się tego ukryć, bo dokładnie. Jeszcze możliwości podmianki tutaj no nie mamy w tym świecie. Mamy pierwszy telefon, który odbieramy. Halo, halo, skąd jesteś i jak masz na imię? Tomomek. Cześć, jestem Martyna z Gliwic. Siemka, Martyna. I mam pytanie do Tuszola. Nawijaj. No, halo, cześć. Czy Tuszol nie czuje trochę hipokryzji, bo jak zaczynał na Twitchu i ogólnie tam się pojawiać w internecie, no to mówił, że nigdy nie wejdzie w ten fałszywy świat, no a jednak się tutaj pojawiłeś. Jakaś widzka to jego znaczy chyba. Fałszywy świat, czyli chodzi ci o świat influencerów, tak? Tak, tak, tak. Znaczy powiem ci tak. Ja mówiąc, że wejść w ten fałszywy świat, miałem na myśli obracanie się w towarzystwie tych wszystkich influencerów, a prawda jest taka, że my po prostu mamy swoją zamkniętą ekipę, nie pojawiamy się tam, gdzie nie musimy, chociaż pomimo tego, że dużo osób oferuje jakieś krosy i tak dalej, to nie robimy tego, bo nam jest tak wygodniej i tyle, nie? Także bardziej o to chodziło. Aha, i jeszcze mam jedno pytanko, czy na tych filmach, gdzie tam cię wkurzają i tak dalej, no to nie czujesz się wykorzystywany trochę przez nich? O ja pierdolę! Znaczy powiem ci tak, ja swoją godność mam i tak dalej i naprawdę, gdyby były przekraczane... Dużo wycięli. Gdyby były przekraczane jakieś granice, no to po prostu bym sobie na to nie pozwolił, tak? No, no tutaj, nie wiem, ja rozumiem, że niektórzy mogą to postrzegać, że jestem jakimś tam popychadłem czy coś, ale no... Ja prawdę znam, chłopacy też, kolegujemy się dalej, przyjaźnimy się nawet. Jesteś sam. I co, no, no jest jak jest, nie? A to jak to odbiera, no to już jego sprawa, jego jakby wola interpretacji, nie? Okej, okay, dziękuję bardzo. Team Bungie, pozdro Ulfik. Dziękuję. Trzymaj się, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dobra. Kuba miał tutaj już komentarze z Twittera, to teraz przejdźmy do twoich komentarzy. Dawaj, z Twittera. No. No, ja lubię sobie czasami wejść poczytać, bo tam je jadą ostro. Screen 9. Poproszę o screena numer 9. Bungie. Chyba chodzi tutaj o... Chodzi tutaj o publikę, no. No tak, ja no, ale kosetki ogląda. Ja się teraz z tym nie zgodzę. Ja byłem na trybunie, też nie widziałem aż tak młodych osobników. Ja powiem tak, no generalnie... Grobel 09, spora część naszych widzów to są osoby jednak powyżej 16 roku życia i nawet powyżej 20. Uh-huh. No wiesz, przy takiej ilości subów, które ma kanał Bungie i takiej rozpoznawalności, no to jakby skutkiem ubocznym też jest Tuszol, tego, że powiedz, że nawet kosetki też, no, powiedział, kojarzą, że ogląda. Znają, oglądają. Tuszol, my powiedz, nie celujemy content typowo dla dzieci, nie jesteśmy family friendly contentem. Jest tam dużo przeklinania, a tak dalej, jakichś dziwnych akcji. No a że młodzi to oglądają, no to co my na to możemy poradzić? No, no tutaj chyba chodziło chyba o typowo trybunę, bo to 10 grudnia, z tego co patrzę, to chyba gdzieś w pobliżu gali to było, nie? No to, znaczy, no to powiem ci tak, ja na trybunie za każdym razem jak byłem, no to nie widziałem, żeby były jakieś... No przychodzą młode osoby, ale młode osoby dla mnie, no ja mam 31 lat, za chwilę 32. Ja akurat mam 12 lat. Proszę, także pamiętaj, prezent mi daj. Pamiętam, no, piąty no, to nie ma to tamto. Także ja ci powiem, że no nie wiem, no... Uszczypliwe takie, ale raczej mija się z prawdą. Powiem tak, jak jesteśmy teraz przy widowni, to też muszę powiedzieć, że Tauron Arena została zmodyfikowana i dodali Fame 600 biletów. To są dodali krzesełka biletów, dla dzieci na trybunę Bungie, żeby można było je karmić. Więc serdecznie zapraszam, był więcej jak w McDonaldzie. A tak możecie zobaczyć na przykład to zestawienie w klatce. K1, małe rękawice. O, fajne zestawienie. Szybka akcja. I jest to największa arena w Polsce i tak naprawdę ona się już robi za mało. Tauron Arena jest największa? Ile tam jest miejsc? Kurde, chyba 13-14 koła. No, coś takiego, ale nie mam pewności. Tego no, nie potwierdzam. Reżyserka może mi powiedzieć, ile to wtedy powiem. Ponad 14 koła. No, dobra, przejdźmy do screena 10 i zostańmy przy komentarzach. No. To jest chyba właśnie typowo. To jest chyba właśnie typowo, jeśli chodzi o waszą trybunę. Nie wyjdzie żywy z internetu Bungie. Zróbcie pierdolony hałas. No i co? No i nic, no i pytam się właśnie, jak ty się masz do takich komentarzy. No i nie, co? Śmieszy mnie to, nie, śmieszy mnie to. Ja lubię sam z siebie czasami nawet wejść na Twittera, pomimo tego, że polski Twitter to jest totalne bagno. No jest trochę... I, no jest gówno, nie? Jest gówno straszne. Mocnym wylewem. Borysio, dzięki za siódmy. Ale lubię sobie czasami wejść i poczytać na swój temat właśnie takie negatywne komentarze, no bo ile można słuchać, że jest się super słodkim zajebistym, no bez przesady, nie? Co, zdjęcie fajne, to jest zdjęcie, jak byłem, obudziłem się zaraz po weselu, ostro se dałem w pizdę, grube wesele, no, no. I co, nie ruszę mnie to, śmieszy mnie to, lubię takie rzeczy.
Ty, bo Kosa jest piłkarzem. Myślisz, żebyś przepił Kosę? Kosa? Na pewno. Kosa to jest... Nie, Tuszol ma słaby łeb akurat. Wypadłem z obiegu, bo... Tuszol ma słaby łeb. Mejbozy, dzięki bardzo. Kiedyś miałem łeb jeszcze tam w miarę, a teraz jestem pipa. Teraz piję trzy piwa, już się gotowka zaczyna, nie? No. Tak, no. Tak, ja. Mu się kręci w bani. Dobra. Mamy teraz telefon na linii, więc odbieramy. Halo, halo. Jak się nazywasz i skąd do nas dzwonisz? Siema, no. Siema. Siema, siema. Radek z Kansas. Siemano, Radku. Chciałem cię zapytać Tuczola, dlaczego nienawidzi karpiarzy? Powiem ci tak, to nie jest tak, że ich nienawidzę, to jest taki mem po prostu. To jest taki mem, odwieczna wojna jakby spinningistów i karpiarzy. Szanuję wszystkich wędkarzy za to, że mają jakieś fajne hobby. A to jest po prostu tak, takie szczypanie się, nie? Także to jest żart. Aha. Dobra, jeszcze drugie pytanie. Jako naczelny poznański kiper, kiedy było ostatnie piwko? Kiedy było ostatnie piwko? Tak szczerze, Stawka, bez kłamania. Trzy dni temu. Ej, a kurwa! Wczoraj mówił! Wczoraj czy dwa dni temu mówił, że już się nie można jeszcze piwa napije! Ej! Dobra, to nic, pozdrawiam. Życzę jaki udanej, chuj? Wygranej. Tuszol, na razie. Kieras, ale kłamie ludzi, ale kłamie ludzi. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, Radku. Kieras mnie zajebie. Kosa, pytanie mam do ciebie teraz. Ile ty trenujesz, bo ty w jednym z wywiadzie, dokładnie w wywiadzie w Antyfaktów, powiedziałeś, że w 6 miesięcy będziesz najlepszym freakiem swojej kategorii wagowej i powiedziałeś w sumie tak samo dotyczące piłki nożnej, że w 6 nie miesięcy... nie kategorii wagowej. No, macie... kilo. Wiesz. Jakieś dziecko ci znajdą, spokojnie. Nie, znaczy, że 16 lat musi mieć, nie? Skończony. Tak powiedziałem, bo wiedziałem, że nie ma mojej kategorii wagowej, więc musimy to robić, więc wiesz. Okej, okay. Czyli jesteś jedyny, dlatego jesteś najlepszy. Tak jest. Jak jedziesz tak na te jest. Zawody. Wiesz, za dzieciaka jest kategoria wagowa 47. Jest dwugości. Przywiązał srebrę. Najlepsze jest to, że ludzie... Czy naprawdę ludzie wierzą w to wszystko? Jak ja mówię takie czasami głupoty, żeby specjalnie podkurwić czy coś, ludzie w to kurwa wierzą. Ja nie wiem, tak samo jak powiedziałem, że ja dajcie mi pół roku i byłbym najlepszym piłkarzem w Ekstraklasie. No kurwa, kto to mówi? Po 8 miesiącach nie grają w piłkę, wiesz? Akurat... Ale no po co tak mówię? I ludzie? No bo ludzie są takie ciągle, wiesz, ciągle coś gada, pierdoli, no to w końcu jak to powiesz, to wiesz, no oni nagle głupawki dostają, nie wiesz, nie? Ale to nie jest tak, że to przez taki... to, że to gadasz, to ludzie mają cię po prostu za debila? Nie, wiesz, no... tak to jest. Ale wiesz co, ja bo wychodzisz że... na taką osobę, co pierdoli, że ta słowa nawiasz, nie? A obchodzi się to, kto poza świata, ktoś mówi, że jesteś debilem czy coś, obchodzi się to? No nie obchodzi się to, no właśnie, dzięki temu no, też, wiesz. No, w sumie też kukuje. Nie, no wiesz, to, no wiadomo, że jak po jakieś takie, im więcej takich rzeczy czytasz, to cię mniej zaczyna to nerwować, po prostu chodzi o to, że... Czyli statement. Jakby teraz ci dać pół roku, nie byłbyś najlepszym skrzydłem w Ekstraklasie. Nie. A szkoda, bo wierzyłem. Nie, no co ty, stary, kurwa, no bądźmy poważni, naprawdę. Ja wierzę na przykład w Ostrego, który chce w rok grać w Ekstraklasie, nie? Z poziomu tak naprawdę B-klasy. To jest ten, co się z Kacprem, ten, co nam mówi. Tak, i ten, co bił się z Kacprem, nie? No, jak ma takie ambicje, no to... Wiesz, gdzieś tam no, ta klasa też jest jakąś wybitną odskocznią. I nie piszcie, mam 12 lat na czacie, bo no, Twitch z automatu daje wam perma wtedy. I trzeba wysyłać zdjęcia, dowodów i tak dalej. To gratuluję wam, piszcie. I będziecie ryczeć, że konta nie macie. Legia Warszawa. Ty miałem, wiesz, te Mistrzostwa Polski, Puchary Polski. I potem Niemcy bardzo ciężko, aha, tam zupełnie inny trening, inne podejście do wykonania pracy, także tam było utrzymanie, nie? Wtedy walczyliście. Tak, dokładnie, a potem, wiesz co, bardzo fajnie się czułem we Wrocławiu, w Śląsku Wrocław grając. Fajna ekipa, fajni ludzie. Aha, bo to jest Emotka, kurwa! Też w Lechii grałeś. A, respektuję regulamin Twitcha, dobra, nieważne. Czas, który dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam ten czas, nie? Jeszcze Lechia była? Była Lechia, tak. Lechia 3 miesiące, ŁKS, z ŁKS-em awans do Ekstraklasy. No i co, Krakowia tam 2 miesiące, z tego 1,5 miesiąca COVID. Wiesz, tak, u mnie to jest góra, dół, nie? I tak mówię, były momenty, nie? Jak to w życiu, nie? Roller coaster, ciągle góra, dół. Pytanie mam w sumie jeszcze jedno, bo ty jesteś bardzo znany z tej afery. Dajcie mi tego, co odepnę naszą panią w długich włosach. Igor Tarasow? Tak jest. Dobrze pamiętam.
Ty z nim grałeś w Śląsku Wrocław, ziomek, więc walka nie wchodzi w grę. Nie, ziomek teraz. Igor Tarasow, fajny chłopak, wiesz. On też chyba... Chłopak, którego chciałeś bić, bo kopnął panią, czy tam popchnął, to tak. Chyba kopnął w mikrofon. Który, wiesz, uderzył panią, rozciął tam coś, tak, wiesz, no. Akurat stałem, nie grałem, wkurwiony byłem, że nie grałem. I największy szok. I mówię, kurde, idę, nie? Jeszcze ubrany byłem jak debil, teraz tak patrzę na to. Jokejka do tyłu. Więc ten, nie, no tak jakoś wyszło, nie? Trzeba było bronić, wiesz, nie? No pamiętam, no. Tak zostałem wychowany w porządnego domu, że ale dobrze, kobiety trzeba, kobietę, no, kobiety no, trzeba, wiesz, szanować i po prostu. Ty też byś podbiegł do tego, co uderzył naszą panią? Nie wiem, jak bym się zachował, nie wiem, jak bym się zachował. To jest generalnie... chwila, moment, nie? Taki impuls i robisz, nie? Ale wiesz, nie podobało mi się to, nie? Ale wyjaśniliśmy to sobie, powiedział, że ktoś się też źle zachował i tyle, no. Cóż, co? Kosa często mówi, że wychodzi ze strefy komfortu. Czy ty się czujesz, że wychodzisz ze strefy komfortu, siedząc tutaj i mając w głowie, że niedługo już będziesz wychodził? No na pewno trochę tak, na pewno trochę tak. Znaczy powiem tak, po części wchodząc w ten jakby półświatek, wiedziałem, że gdzieś to powoli do tego dąży i prędzej czy później to przyjdzie. Ale tak, no wychodzę, bo co innego siedzieć sobie w chacie non-stop, ewentualnie jeździć sobie gdzieś na rybki, a co innego zapierdalać na treningi co chwilę, dwa razy dziennie. Tu jakieś sparingi, tu coś. Nie wiem, no jak no oni będą mieli jakąś pytanie, to będą do mnie dzwonić. Rekord nieskazitelny. No. Nie wiem, czy zadzwonią. Po prostu zapytali się mnie, czy w razie W. Mówię, no, pomimo tego, że szans mu nie daje, to gdzieś tam ten 1% zawsze jest. To są dalej ja sztuki walki. Nie wiem, co oni ode mnie chcą. Trafi mnie czymś, nie wiem, no i spierdolę rekord i nie mam gdzie się pokazywać w Poznaniu, nie? Także kurwa, no trzeba dać, nie? Masz bardziej presję takiego tłumu widzów, czy prywatnie, że chłopaki z Bungie ci cisną, że musisz wygrać? Znaczy nie tyle, co prywatnie, że chłopaki, tylko sam sobie chyba narzuciłem taką, że muszę i koniec, nie? Nie ma innej opcji. Okej. Okay. Za dużo widzę, ja tak, ile to wkładam czasu, pieniędzy i jakby nerwów oraz też potu i oczekuję ja nie mam od siebie po prostu formy życia. Kurwa. Ma być jedyny słuszny werdykt, czyli wygrana. Tylko, moja... tylko na odcinki czasem bierzemy, żeby się powiadomił. A czy to będzie w pierwszej rundzie, czy w trzeciej na punkty, to już mnie tam wiesz. Tak, Kosa chyba też idzie po wygraną. Jest pewny. No wiesz, jaki byłby zdanie sportowe, ale nie, ale bardzo, bardzo szanuję to, co powiedział. Nie? I ja zawsze lubiłem takich ludzi, którzy wiesz, no, wiedzą, co mówią i chcą też. Na gości są tacy, którzy piszą, tak jak mówisz, taki hejt, komentarz, jakieś. Kurwa, chowcy pod dymą już wyjebi. Ale nie, czekaj, to jak się dymi teraz, kurwa, takie dymy wedą. Mówisz, że jesteś pewny wygranej, nie? No wiadomo, no co masz powiedzieć, kurwa. No wiadomo, co no, wiadomo. No to dobra. To zróbmy zakład. No. Chcę ci iść na rękę, chcę ci pomóc, bo w kwestii nawiązania tego wąsa mówiłeś, że wyglądasz jak debil, jak próbowałeś tego zakręconego, nie? No. Ja generalnie też mam słaby zarost, tylko wąsa mogę sobie pozwolić. Bo ty, kurwa, wyglądasz jak Wolverine z Rosji, nie? Ty, kurwa, nie, no, bez z tymi łoniakami na buzi. Także zróbmy taki zakład, że przegrany goli zarost. Ale dymy! Nie no, powiem ci to szczerze, ja chciałem się ogolić. No, już dobra, nie przegrany goli zarost. No, nie ma problemu. Proszę bardzo, pana. Wyjebało dymomierz. Odbieramy teraz telefon. Halo, halo, skąd jesteś i jakie masz pytanko i do kogo? Witam wszystkich. Witam. Cześć Ulfik, cześć Tushi. Siema. Jestem Kamil z Jeleniej Góry. Pozdrawiam wszystkich widzów. Pozdrawiam. I ja mam pytanie, dwa pytania do Tuszola i jedno do Kosy. Tuszol, czy planujesz walkę do końca, czy jakiś nokaucik najpierw? A czy chciałbym nokaucik, ale zobaczymy jak się potoczy, jak będzie spierdalał po ringu, to że nie będę go gonił, nie? No dobra. Drugie, co myślisz o Marconi? Co my... Uważaj, jest studio, jest groźnie, a zaraz do Marconia przejdziemy. O zachowaniu i w ogóle tak, no, co myślisz o nim, co wyprawia? Znaczy powiem tak, no ja osobiście nie kumam tego całego jego, nie wiem czy to jest performance, czy on naprawdę taki jest tak dalej, no nigdy tego głębiej nie analizowałem. No ma jakiś tam sposób na siebie, a czy to jest dobra droga, którą obiera, no to on już chyba sam wie najlepiej, nie? Mi osobiście to, mnie to nie dotyczy, także ani mnie to nie ziębi, ani nie parzy, nie? Dobra, ogólnie to Team Bungie, a teraz do Kosy pytanie. No. Kosa, co planujesz dalej dłuższą karierę w Street Fighter, czy nie? No wiesz co, no nie wiem czy wiesz, ale mam podpisane ogólnie na 6 walk, także zobaczymy co się uda. Jeżeli dostanę osną mutkę od Tuszola, no to raczej będę chciał wstać z kolan i pokazać, że jednak coś potrafię, ale
Ja wiem, że wszyscy są za Tuszolem i Team Bungie, zdaję sobie z tego sprawę, ale niespodzianka jest szykowana, więc... Co, kurwa, z nożem wyjdziesz? Nie, no zwycięstwo, wiesz, no, takie no, rzeczy. Ale nie, planuję tam zostać dłużej, nie? Skoro, dobra. Tusi, załóżmy się. O co? Ja postawię 100 na betclick na ciebie. No. Ale jeżeli przegram, to mi oddajesz 150. Kurwa, ale klasik. Wiesz, ile takich wiadomości dostaję na Instagramie? Masę. Ale nie, no dobra, ogólnie sercem za tobą jestem tak naprawdę. Nie ma problemu, dam ci nawet 200, jak przegram. Dobra, ale Eagle, a skoro w ogóle jak mi odpiszesz? To nie wiem, to Ulfik mi da numer z reżyserki, no mogę wyciągnąć. I ogarniemy. Ogarniemy to po streamku. No dobra, zobaczymy. I ogólnie to... Ja jestem sercem za tobą, widzimy się w Krakowie, mam nadzieję, że się uda z tobą złapać i zrobimy sobie fotkę. Po walce przyjdę na sektor na pewno. Dobra, to się widzimy i życzę dużo zdrowia, pozdrawiam wszystkich i Ulfik też się tam trzymaj. Pozdrowionka, trzymaj się stary, wszystkiego dobrego. Dobra, w telefonie był wspomniany Nathan Marcoń, więc muszę o niego koso zahaczyć, bo ty się z nim przepiąłeś. W wywiadzie powiedziałeś, że Nathan musi mieć w głowie małego robaczka, który jest upośledzony, skoro potrafi pojechać po rodzinie. Na Twitterze również dodano zdjęcie i odpalmy teraz screena numer 6, gdzie ty gwizdałeś na Nathana. No, operator ujął akurat ciebie. Wiem, że tych gwizdów było więcej, ale akurat trafiło na ciebie. Jak to mówią, debile, rozumiem, trafiła kosa na kamień. Rozumiem, że było po prostu wcześniejszym zachowaniem Nathana, dlatego zacząłeś gwizdać. Dokładnie, dokładnie. Wiesz, no nie, ogólnie widać nawet w tle, ludzie się śmieją i ten... Wiesz, no, dla mnie rodzina to jest rzecz święta. Ja po prostu bardzo szanuję sprawy prywatne, rodzinę, tak zostałem wychowany i nie lubię tego. Nie lubię, jak ktoś wspomina o rodzinie. Życie jest też brutalne, tak nie to, o tym wspominaliśmy, nie jest jakoś fair. Różne rzeczy różnych ludzi spotykają w danej części swojego życia. I więc to rodzina. Nie, po prostu jakoś taki odruch też, że wygwizdałem to, co wypowiadał się na temat rodziny i jak się wypowiadał, a nie bardziej o to, jak się zaprezentował w tej walce. Nie? No, na te gwizdanie w sumie Nathan też ci odpowiedział, więc możemy odpalić screena numer 8 i numer 7. Numer 7 pierwszego. I teraz tak. Dajcie mi na rozgrzewkę przed Penisem Z tego piłkarzyka jebanego. I wstawił to zdjęcie, że Nathan chce z tobą bitki. No, nie komentujesz tego. Dobra, jakbyś skomentował screena numer 8 w takim razie. Gdzie Nathan pisze, że najlepiej dajcie mi jeden WS piłkarzyk i jeszcze jakiś pet. Potraktuję to jako trening przed ważnymi walkami. I napisał Łukasz Gikiewicz, twój kolega. Tak. Ależ ty jesteś chory gościu, on jak chcesz, bierz za rękę swoją koleżankę i was dwóch najebie, to sobie szybko rekord podbije Fame'a. No wiesz co, na razie on to ma takie walki, że komuś muszą ręce wiązać, kurwa, zaraz będzie walczył z ludźmi, którzy wiesz, nie wiem, nie będą mogli ciosów oddawać, także no niech na razie zawalczy porządną walkę, bo jedną walkę miał z Adrianem Polakiem i no nie poradził sobie, powiedział, że mu noga pękła, więc tyle, no na razie nie wypowiadam się na ten temat i tyle. Nie, dobra. Pracujemy tacy ludzie. Dobra, no to panowie, zapraszam was jeszcze do Stardownu, jak to zawsze jest przy formule face to face. Stańcie do siebie. A możesz sobie zabrać. Moi drodzy, zestawienie Tuszol kontra Kosa już 10 lutego w Tauron Arenie Krakowskiej, gdzie macie do zakupienia bilety na fame.tv. Ostatnie 600 biletów, więc kupujcie, spieszcie się, żeby zobaczyć to i wiele innych zestawień na gali Fame 20. Teraz się zacznie. Jak wiedzisz, jakieś jeszcze ostatnie słowa przed konferencją? Do siebie? Wolverine z Rosji. Szkolisz tego wąsa. No i chuj. Nie ma takiej obsługi. No i chuj. Nie ma takiej obsługi. Już. Nie ma takiej. Stańcie bliżej siebie jeszcze, popatrzcie sobie w oczy. No, przelizać się. Jokejkę do tyłu. Ale jest fryz. No dobra. O nie, bo będą chujowe zdjęcia na Twitterze, to jest byle... Aż keczam, łowca Pokemonów, ty będziesz kurwa pierwszy. Moi drodzy, to zestawienie Tauron Arena 10 lutego. Bilety do kupienia na Fame.tv. Niewiele ich zostało, więc kupujcie już teraz. I co, jeszcze do kamery, panowie? Gdzie jest kamera? Tu? No, ta środkowa. No. Warunki fizyczne. Jak dla mnie, na razie lekko face to face roku, jeżeli chodzi o to. Jak dymy. Kurwa lekko. No kurwa lekko. To tak lekko nie wygląda. IRL tak to nie wygląda, jak na papierze, nie? Napisane centymetry.
I nic, dziękuję wam bardzo. Dziękuję ci, Kuba. A to dopiero początek roku. Dziękuję ci, Łukasz. Dzięki bardzo. Powodzenia. Jeszcze cyneczek, powodzonka. I co, ja siadam? Tak jest, panowie, wam też dziękujemy, nie? Tu ja wychodzi na dzisiaj dropie. Kodzinol! Kodzinol! I co, zapraszam.